Ale słusznie, Arturze, i tutaj takie persony się pojawiały. No i ja bym tutaj wspomniał pewnego Bohemunda z Tarentu, który właśnie kiedy usłyszał o tym znamienitym wezwaniu Urbana II, był podczas oblężenia miasta. I kiedy dowiedział się o tym, jak wzywa papież bardzo gorliwie do tego, to odstąpił od oblężenia i powiedział, że on idzie na tą wyprawę. I to był człowiek, no cóż, na pewno z wielkimi ambicjami. Na chrzcie nadano mu imię Mark, natomiast on przyjął imię Bohemund, odnosząc się do legendy o pewnym wyjątkowym olbrzymie. Ciekawe, bo tutaj jest połączenie do historii, o której mówiliśmy na naszym poprzednim odcinku, bo Bohemund pochodzi z rodu de Hauteville, tego samego, z którego pochodzi Robert Giscard. Tak, a Robert Giscard z pewnością był to bardzo wojowniczy mężczyzna i nawet nie tylko wojowniczy, on był w tym rodzie, nawet jego druga żona była kobietą, która wedle opisów Anny Komneny była kobietą walczącą mieczem i ścigającą uciekinierów. O czym warto zauważyć, kim tak naprawdę był Bohemund Robert, kim był cały ród de Hauteville? Otóż to byli Normanie. Normanie, czyli to byli wikingowie, którzy osiedli na terenach dzisiejszej Normandii francuskiej, więc ich korzenie brały się z tradycji skandynawskich, z wojowników, między innymi z tradycji tarczowniczek. Tak, tak. I dlatego było to, że kobiety tam również walczyły. Brały udział w dowodzeniu częścią oddziałów, poganiali żołdaków. Ja Anna Komnena mówiła, że to praktycznie ona była jak żołnierz, tak? Walczyła mieczem. Rzeczywiście, no chociażby samo imię, Bohemund, nawiązanie do legendy o olbrzymie. No to rzeczywiście wszystko nordyckie korzenie. No i jeżeli... Bohemund zabrał ze sobą też kogoś z rodziny. Kogoś młodego, żeby też się wyrobił, swojego siostrzeńca. Tak, tak. Swojego siostrzeńca, czyli Tankreda, nazwanego tak zapewne na część założyciela rodu. Zdecydowanie, czyli jego tam pra dziadka? Coś takiego. Coś w tym w okolicach. Zatem Bohemund, no to był mężczyzna, który nie był bezpośrednio dziedzicem wszystkiego, co zostało po Robercie Giscardzie, ponieważ gdy zginął Robert Giscard, no to przypisał cały majątek Rogerowi, zwanego Trzosem. Dlaczego? No ponieważ bardzo lubił liczyć monety, a nie Bohemundowi. Zatem po śmierci ojca Roger przejął tak naprawdę wszystko. Więc miał co liczyć. Tak, więc miał co liczyć, mógł sobie długo liczyć. I ogólnie uznano go. Uznano Rogera, chociażby hrabia Sycylii Gostryj uznał Rogera. No i Bohemund, no cóż, zaczął toczyć ciężkie kampanie przeciwko bratu. To był też ten drugi syn, który nic nie dostał, podobnie jak tak. Rajmund z Toulouse. No i chciał wyrwać jak najwięcej tych ziem. No i właśnie jego pierwszym sukcesem Bohemunda było właśnie odbicie Tarentu. Dlatego jest ten przydomek, to jest Bohemund z Tarentu. Bo tak to jest z rodu, o którym wspominałeś, o tej willi. No, właśnie ciekawe, miał większe zwycięstwa, chociażby zdobycie portowego miasta Bari, ale był jednak ten przytomek od tego pierwszego, to był ten pierwszy krok sukcesu, że pokazał przewagę nad bratem, pokazał, że jest wielkim zagrożeniem, no i że zabiorę mu wszystko na takiej zasadzie. Tego miasta portowego, z którego Robert wysyłał ofensywy na ziemie bizantyjskie. Dlatego właśnie Anna Komnena tak dobrze znała Roberta i chociażby jego tą drugą żonę. Swoją drogą, kiedy mówimy o opisach Anny Komneny, warto zauważyć, że jej opis Bohemunda czyta się jak opis jakiegoś fanfiku albo nastolatki, która opisuje członka boys bandu, czy jakiegoś właśnie swojego idola. Tak, to dojdziemy do tego, jak przejdziemy już do stolicy Bizancjum, tak. To pewnie przytoczymy, bo jednak warto chociażby fragmentarycznie, zwłaszcza, że to jest tam bardzo ciekawy. Jest tak. Bardzo ciekawy, tak. Co też będzie pokazywało, jak Bohemund się prezentował i jak chciał się prezentować. Bo to też warto zauważyć, że Bohemund był uważany za przystojnego, ale on był rosłym mężczyzną. Jak mówiono, że taki gigant rudowłosy. Właśnie, dlatego między innymi przyjął to imię Olbrzyma, żeby trochę lansować się jako właśnie taki mąż z krwią olbrzymów, wielki wojownik, którego sława go wyprzedzała. I można powiedzieć, że jedyne, co było większe od jego postury, to była jego ambicja. Ja mówię, jego ego, zdecydowanie. No i tutaj właśnie to jest ciekawe, dość kontrowersyjna kwestia, ponieważ on był znany raczej nie jako sojusznik Bizancjum. Absolutnie. Absolutnie. Biorąc pod uwagę, czyim był synem. Tak, i że brał udział też na wyprawach z ojcem, bo jeżeli chodzi o Rogera, no to tak różnie to bywało, ale sam Bohemund właśnie z Robertem Giscardem no, robili wyprawy przeciwko Bizancjum. Dlatego to trochę nadszarpywało ten rodzaj relacji, ale z drugiej strony dodawało potężnego wodza do wyprawy krzyżowej. Tak, to też będzie ciekawe, bo na wiele ustępstw Aleksy Komnen poszedł, biorąc pod uwagę wyprawy krzyżowe i bardzo wielu... Turków dawnych... bardziej nie lubił po prostu. Bardzo wielu dawnych przeciwników mógł tolerować po to, żeby w przyszłości zyskać na ziemiach odebranych Turkom. Ale wydaje mi się, że to jest cecha dobrego polityka. Że jeżeli nie jesteś w stanie tolerować swoich przeciwników, którzy w tym momencie mogą być sojusznikami, no to jesteś słabym politykiem. Także trzeba wybierać swoich przeciwników zależnie od potrzeb. Tak, ale co do polityki Aleksego I Komnena, to dojdziemy jeszcze troszeczkę dalej, bo to nie było tak, że on tylko mówi, no dobra, Bohemund, jesteśmy już przyjaciółmi. Tak, Aleksy miał plan. Aleksy miał plan i ogólnie to był zręczny cesarz, no, trzeba to przyznać. Czyli mamy wizerunek już paru bardzo ważnych osobników w tej wyprawie. No, ale jest jeszcze, parę osób jest, ale warto wspomnieć Godfryda z Bouillon. To jest miasto w Belgii przy Francji. I to jest mężczyzna też kontrowersyjny. Z jakiego względu? No bo to był zwolennik Henryka IV. Tak. Czyli w tym sporze o inwestyturę, to on był przeciwnikiem margrabiny Matyldy, czyli on brał udział nawet w oblężeniu Rzymu. Tak, on oblegał Rzym. Tak, on był... Przeciwko papieżowi, tak? Przeciwko papieżowi. On teoretycznie był w obozie przeciwko papieżowi, więc w teorii powinien słuchać raczej antypapieża. No, ale jednak... Co też pokazuje, jak dobrze papież Urban II wykorzystał to zawiadomienie do wyprawy krzyżowej, do tej zbrojnej pielgrzymki, kiedy... Nawet jego przeciwnicy uznali, że to jest dobry pomysł. Tak, tak. No zresztą też Urban trochę się aż odcinał, że mówi, no ja nie jestem przecież Grzegorzem VII, możesz odkupić swoje grzechy. No to jest oczywiście idea chrześcijaństwa. Tak. No, zrobiłeś źle, oblegając Rzym, występując przeciwko Grzegorzowi VII, ale możesz sobie tu może odkupić. Zwłaszcza, że z jednej strony to była trochę strata dla cesarza Henryka IV, no bo stracił jednego z wiernych mu włodarzy. Potężnych. Potężnych, tak. Z drugiej strony nie mógł mu zakazać wyruszyć na pielgrzymkę. No bo też dlatego, że był chociażby potężny. Dokładnie. Tak, no i tutaj jeżeli chodzi o Godfryda, no to co też było nieraz podkreślane. Bo co warto zauważyć, mimo tych sporów politycznych, ani antypapież, ani cesarz Henryk IV nie mogli oficjalnie wyjść i stwierdzić, że ta pielgrzymka zbrojna do Ziemi Świętej organizowana przez Urbana II, to w ogóle nie idźcie na nią, nie możecie, tutaj są ważne rzeczy. No bo to byłby sztych w stopę. Tak, dokładnie. To po prostu by jeszcze bardziej pogrążyło ich reputację względem swoich wiernych, którzy i tak patrzyli na te anatemy, jak na trochę potencjalne słabości i czy można je wykorzystać. Nawet nie potencjalne. No jeżeli chodzi o Godfryda, co on też lubi podkreślać, że był daleko spokrewniony z Karolem Wielkim. No i on ogólnie też, no wiadomo, z Matyldą był bardzo zwaśniony, ale za to zaprzyjaźniony z księciem Dolnej Lotaryngii, który był wtedy z separacji z Matyldą. I też, jak mówiliśmy o tych drugich braciach, to jego brat znowu zgarnął całe hrabstwo w spadku, ale właśnie bezdzietny wuj wyznaczył go na swojego spadkobiercę. Mężczyźni trzymają się wspólnie i obgadują tą, która powiedziała się po złej stronie konfliktu między papieżem a cesarzem wedle nich. Tak, więc bezdzietny wuj mu dał ziemię i prawie, że stał się kimś większym i on rzeczywiście też tu chciał swoją wielkość udowodnić, no ale nawet do tych ziem też wielu zgłaszało swoje pretensje. Tak, wbrew pozorom, to, że Godfryd dostał te ziemie, to nie oznaczało, że miał na nimi władzę, że one były bezpieczne w jego rękach. Sytuacja była bardzo płynna. On miał też kogoś bliskiego sobie, który był znamienitą personą, w tym względzie, że był wielkim wsparciem, czyli jego brat, Baldwin z Bulonii, niezwykle waleczny, ambitny mężczyzna, no, który był zdecydowanie dużym wzmocnieniem i też mający różnorodne, można powiedzieć, konotacje. On ogólnie, zabawne, że kształcił się tak naprawdę na duchownego, no ale ostatecznie wybrał to życie świeckie, nie otrzymał żadnych rodowych włości, no i cóż, no... Ożenił się w miarę bogato i to też dało mu trochę pozycji, ale przede wszystkim był walecznym wojownikiem, ambitnym, zdolnym bardzo. Ale nie tylko Baldwin wyruszył z Bulonii, jeszcze Eustachy III, bo tam warto zauważyć, że te wszystkie konotacje rodzinne, te połączenia sprawiły, że trochę jak domino, poruszenie jednego domina sprawiało, że inne się zamawiały i bardzo wiele tych właśnie wojów, tych szlachciców po prostu ruszyło dlatego, że ktoś z ich z rodziny ruszył i po prostu mieli kontyngent, pod którym mogli się podłączyć. Tak, dawało pewną powagę, pewien posłuch. Jeżeli tutaj dołączyły taka persona, a jeszcze może ja go znam, albo miałem tam jakąś konotację z nią, to jeszcze sprawiało, że ten apel był jeszcze silniejszy. Więcej, nie dość, że apel był silniejszy, to jeszcze, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że między nimi rodziny trzymały się razem, dlatego że to sprawiało, że była mniejsza szansa na rozłam. Jeżeli właśnie nie było tego starszego, który dziedziczył wszystko, no to tutaj też jakby to było tak, że to była rodzina, więc była mniejsza szansa, że te wojska się ze sobą zwaśnią i podzielą, tylko raczej będą ze sobą współpracowały. Tak, ale w ogóle cała ta sytuacja, cała ta zbrojna pielgrzymka dawała też nowe właśnie możliwości, jak mówiłeś, Arturze, bo co mógł robić drugi syn? Tam, jak mówiliśmy wcześniej na poprzednim podcaście, oni wszyscy tam się lubili bardzo lać. Tak. I drugi syn mógł albo zaakceptować swoją rolę, albo właśnie próbować na przykład obalić brata, albo samemu gdzieś tam obalić kogoś, jakiś możnowładcę obok, żeby tę ziemię zdobyć, jeżeli był ambitny. Ale tutaj otwierała się opcja, tam są nowe ziemie, tam są nowe bogactwa, czyli już ci ludzie w głowie mieli coś, co pozwalało im tak naprawdę zrobić coś innego. Tak, i tam można było machać mieczem bez potępienia, co też było wielką zachętą. Tak, a jeszcze właśnie jest też sprawa tego odpuszczenia grzechu. Przecież ci ludzie często mieli tak wiele na sumieniu, a jednocześnie mieli gdzieś tam w głowie, czy ja nie pójdę do piekła. Jak na przykład Fulko Czarny. Jak Fulko Czarny. Na starość rzeczywiście, zwłaszcza o tym myśleli. No, w młodości bardziej wojowali, potem... O czym mówiliśmy też trochę wcześniej, mówiąc o Rajmundzie, dlatego, że też jakby trochę na starość... Został ekskomunikowany wcześniej. No, tak. Ale właśnie to jest ta ciekawość, bo odpuszczenie grzechów to jedno, ale... Kiedy mówimy o tych personach, które chciałem wyruszyć, to jak ich opisujemy? To są wielcy możni wojownicy, to są ci, którzy są dowódcami, którzy mają na swoim sumieniu wiele przelanej krwi, bardzo często przelanej chrześcijańskiej krwi, no bo biją się między sobą. Tak. I biją się jakieś spory polityczne właśnie o ziemię, występują nawet przeciwko swojej rodzinie, a tutaj nagle okazuje się, że mogą te umiejętności, w których no, uważają się, że są w tym dobrzy, mogą te umiejętności wykorzystać, żeby... zdobyć coś dla siebie, nie ryzykując potępienia, a co więcej, zyskując zbawienie. Kiedy się spojrzy na to z takiej perspektywy, ile wyruszając na tę wyprawę mogą zyskać w porównaniu do podejmowanego ryzyka, dla wielu z nich to po prostu była prosta matematyka. Oczywiście. No i też trzeba tu przyznać, że te grupy, które wyruszały, to często chcieli mieć te osoby bardzo zaufane. Tak jak chociażby zabrał Tankreda Bohemund, Godfryd zabrał Baldwina, to też dał mu ziemię. Dał mu ziemię, a i tak on wyruszył, tak? Dał mu ziemię, czyli Hrafsoverdun. Widać, żeby jeszcze wzmocnić te relacje, żeby pokazać, że no ja go szanuję aż na papierze, dając mu pewnego rodzaju ziemię. Co jest moim zdaniem bardzo ważne. Ale też mi się wydaje na przykład tak z takiego typowo ludzkiego punktu widzenia, jeżeli jest taka możliwość, to pewnie ci mężczyźni, wojownicy spotkają się w jakimś tam gronie osób zaufanych, w gronie osób, którymi na przykład walczyli w ramię i obgadują na przykład przy jakimś winie, czy przy jakimś alkoholu te sprawy. I nagle jest pomysł, to wszyscy idziemy na wyprawę. Tak, ale dlaczego też to mówię? Ponieważ, Godfryd z Baldwinem sobie ufali. Bohemund z Tankredem sobie ufali. Tak? Ale Bohemund nie ufał chociażby Godfrydowi. Tak? Ale co warto zauważyć właśnie, bo mieliśmy tutaj, bo też warto zauważyć, mamy Godfryda, Baldwina, ale tam jest jeszcze Eustachy III, który też był hrabią i zasadniczo on był też w tej rodzinie, więc oni tworzyli tak naprawdę taki triumvirat. Taki trzon. Dokładnie. Tak, ale właśnie trzeba było pilnować się nie tylko przed wrogiem, jak pójdziemy tam do Turków, trzeba się trochę chronić przed Bizancją, bo nie wiadomo, jak niby jesteśmy sojusznikami, którzy im pomóc, no ale to różnie bywa. Tak, a trzeba się jeszcze bronić przed sobą wzajemnie, przed innymi grupami. Jak tu mówiłeś, Paweł, o laniu się, to mi się od razu skojarzył dowódcę innej grupy, jednego z dowódców innej grupy, czyli Roberta II Krótkonogiego, albo Krótkoudego, który był księciem Normandii, i synem Wilhelma Zdobywcy. To był brat chociażby króla Anglii Wilhelma II. No i tutaj, czy chcemy przejść do tych, czy jeszcze macie coś do dodania? Znaczy, ja powiem tak, bo myślę, że to jest ciekawe właśnie jak się patrzy, bo niektórzy zabierali, tak jak mówiliśmy chociażby o Bohemundzie, on zabrał siostrzeńca, tak? A kiedy mówimy na przykład o Godfrydzie, o Baldwinie czy Eustachy, no to są bracia, więc jakby też mówimy o sytuacjach właśnie rodzinnych, gdzie tak jak mówiliście, tworzą ten trzon, którzy po pierwsze będą się trzymać razem, po drugie, jeżeli dojdzie do jakiejś scysji, konfliktów na tle samych krzyżowców, to nie wiadomo jak inne grupy po której stronie staną. Natomiast jeżeli mamy tę, powiedzmy, rodzinę, to jest większa szansa, że wybiorą, żeby opowiedzieć się po stronie swojej rodziny, bo zakładając, że któryś z nich, na przykład czy Baldwin, czy Eustachy, czy Godfryd, zdobędą coś, tak? No to... zakładając, że w trakcie tej podróży, powiedzmy, któryś z nich umrze, to pozostali przejmą te rzeczy jego jako rodzina. Albo właśnie żony, bo chociażby Baldwin wyruszył z żoną, Godwerą i dziećmi. Tak, ale dzieci jeszcze... Mówimy tutaj o regencji, tak? Że w bardzo wielu sytuacjach jest regencja, chyba że, tak jak też miało to miejsce w przypadku chociażby Bohemunda, który na przykład zostawi swoje ziemię, swój spadek Tankredowi, wiedząc o tym wcześniej, nie? Czyli to nie jest zawsze takie bezpośrednie dziedziczenie. Nie jest bezpośrednie, bo chociażby jeżeli chodzi o Rajmunda z Toulouse, no to jego prosiła bratanica Filipa o to, żeby przekazał jej władzę. On akurat swojemu synowi przekazał władzę, ale chodzi o to, że to nie było bezpodstawne roszczenia. Jeżeli chodzi o kobietę, która przejęła władzę na czas nieobecności, no to tutaj możemy właśnie porozmawiać o Adeli, to zaraz może przejdziemy do tego. Ja bym jeszcze tutaj powiedział jedną rzecz odnośnie tego, co Arturze ty powiedziałeś, odnośnie tych konfliktów wewnątrz na przykład krzyżowców, ale prawda też jest taka, że nawet podczas bitwy, kiedy oni walczyli bez wrogiem, to dobrze mieć kogoś zaufanego koło siebie, bo jeżeli na przykład okaże się, że koło ciebie był twój były wróg, który teraz jest sojusznikiem, to co jeżeli na przykład on odstąpi od ciebie w chwili potrzeby, bo to jest łatwe. Albo jeżeli na przykład jeszcze gorzej, bije ci na przykład sztych w plecy, bo w jakiejś ciężkiej bitwie, w dużym zamieszaniu tak naprawdę ujdzie mu to płazem. Więc oni sobie zupełnie, mi się wydaje, nie ufali. Absolutnie. Właśnie o to chodzi, że tak jak się mówi o tej zbrojnej pielgrzymce, czyli pielgrzymce Ziemi Świętej, to prawda jest taka, że ci krzyżowcy, wielu z nich nie widziało tego jak pielgrzymkę, tylko widziało to właśnie jak wyprawę zbrojną. Jak wyprawę, która niosła ze sobą potencjalne zyski, potencjalne właśnie korzyści w formie łupów i ziem. Ale on się częściowo nie zgodził, no bo na wyprawy zbrojne nie zabierasz żony i dzieci, chociażby Baldwin, tak? Godfryd. Więc chodzi o to, że oni widzieli jednocześnie jako wyprawę zbrojną, jednocześnie jako pielgrzymkę. To było coś bardzo dziwnego, dlatego nie można rozumieć to tylko przez wyprawę zbrojną. Też zgodziłbym się tutaj absolutnie z Markiem. Zresztą ten kontekst religijny był też dla nich moim zdaniem bardzo ważny. Znaczy, nie neguję tego, ale jakby, bo ja myślę, że trochę to rozdzielamy. Natomiast ludzie zawsze byli praktyczni, zwłaszcza ludzie, którzy dochapali się wysokich stanowisk, zwykle dlatego, że potrafili ten pragmatyzm przekuć na realne działania. Więc jasne, wyruszamy na pielgrzymkę, zabieramy swoje rodziny, no ale przy okazji tej pielgrzymki, skoro mamy i tak walczyć, no to zdobędziemy sobie trochę ziem. Nie no tak, no to na pewno, że chcieli zdobyć ziemię, ale chcieli zdobyć chwałę, albo osiągnąć, na przykład miał 60 lat, on to już chciał zginąć na tej ziemi świętej, powiedzmy. Tak, osiągając zbawienie. Więc to były różne motywacje. Ja bym nie tylko spłaszczał je do motywacji pragmatycznych. Tak, znaczy powiem tak, bo trochę patrzymy na to, jakbyśmy wymieniamy różne motywacje, tylko prawda jest taka, że one się ze sobą zazębiały. Jakby ciężko powiedzieć, kto się bardziej kierował czym. Na przykład możemy patrzeć, że okej, Bohemund może bardziej kierował się tymi kwestiami pragmatycznymi i chęcią podboju. Z drugiej strony na przykład Rajmund bardziej się kierował tą kwestią zbawienia i chwały. Ale nie możemy wykluczyć, że pozostałe te elementy, pozostałe te powody nie miały żadnego wpływu. Tak, nie, tam było dużo bardzo powodów i one rzeczywiście na siebie bardzo mocno wpływały. Tak, bo właśnie mówimy o dlaczego musieli się bronić przed samym sobą. Dlatego, że byli pragmatyczni, dlatego, że rozumieli. Nawet jeżeli wyruszamy na pielgrzymkę, no to czego mamy się obawiać od tych, którzy z nami pielgrzymują? No chyba, że to są właśnie jacyś, powiedzmy, złodzieje, którzy nam utną sakiewkę i zwieją do lasu, tak? Tak, ale były tam naprawdę różne motywacje. Była na przykład też taka motywacja, że żona mu kazała. Wielki władca, potężny magnat i żona mu każe, to idzie, tak? Więc i to zaraz potem opowiem, bo to niezwykle ciekawa rzecz. Tak, ale ja jeszcze bym powiedział, Artur, odnośnie tego, co ty mówisz, że pragmatyzm pragmatyzmem, ale tam moim zdaniem też kotłowały się emocje. Jeżeli ty się tłuczesz z kimś od wielu, wielu lat, to nie jest tak, że nagle sobie podacie rękę i z porządku. Chodzi o to, że to może być mega niepragmatyczne, żeby ci ten człowiek wbił nóż w plecy, ale jednak tak to może zrobić. I tak to może zrobić. Zwłaszcza, że tam była rywalizacja głównodowodzącego, ponieważ mimo wszystko, pomimo że Rajmund z Toulouse miał być, tak przynajmniej trochę mu tak Urban II obiecał, to nie wyznaczył go oficjalnie. Nie było wiadomo, kto będzie głównym dowodzącym. Myślano, że Aleks I Komnen, czyli cesarz. Także ruszy razem z nimi. A tymczasem tak nie było. Tak, to była zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja. Bardzo, bardzo ciekawa, ale do tego zaraz dojdziemy. Zwłaszcza, że prawda jest taka, że większość z tych konfliktów one tak naprawdę zaczęły się kotłować, zaczęły się buzować już w Ziemi Świętej, kiedy te siły ze sobą połączyły i kiedy ze sobą razem podróżowały, ponieważ w drodze do cesarstwa, do Bizancjum, tak naprawdę wiele tych sił wybrało różne drogi, albo nawet te same drogi, ale w pewnym opóźnieniu wobec siebie. Więc bardzo mało sytuacji, w którym właśnie ci zwaśnieni ze sobą podróżowali wspólnie do Bizancjum. Większość z tego tak naprawdę zaczęło kipieć już w Ziemi Świętej, już na ziemiach Seldżuków. Ale o tym jeszcze powiemy. O tym jeszcze powiemy. Ja jeszcze właśnie chcę wrócić do Roberta II Krótkonogiego, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, jak wspomniałeś, Pawle, że tam lali się nawzajem, no to chodzi o to, że on miał bardzo ciekawą anegdotę w młodości, ponieważ w młodości Robert no jako właśnie ten syn Wilhelma Zdobywcy, no to był taki odważny żołnierz z talentem, ale miał też negatywne cechy, trochę tam słabość charakteru chociażby niekiedy i lenistwo. I chodzi o to, że on za młodu miał bardzo mocny konflikt z ojcem. I z czego to się wzięło? Otóż od takiego dość dziwnego wybryku, tak jak kiedyś wspomnieliśmy o paru shortach, jakieś rodzaje konfliktów z bardzo dziwnych powodów, to tutaj był taki powód, że bracia Roberta oblali go wodą z szalety, można rzec, w ramach dowcipu po prostu. To oczywiście Robert się zdenerwował, bójka wyszła między braćmi. No przyszedł taki król. Faktycznie humor toaletowy. Zdecydowanie humor toaletowy. No i przyszedł król, no wielki Wilhelm Zdobywca. No i on tam posłuchał, co się stało, no i jakby nie ukarał tutaj juniorów. No i oczywiście Robert uznał to za wielką obrazę swojej godności. No, został oblany wodą z toalety i się w sumie nic nie stało. Żadnych konsekwencji nie wyciągnął. Znaczy, że w tamtych czasach to nie było woda z toalety, tak jak dzisiaj myślimy o wodzie, która jest przejrzysta, tylko w tamtych czasach mówimy o szambie. Dokładnie. No i cóż, no i on po prostu odszedł, wziął jakichś swoich ludzi, jakichś tam sojuszników i po prostu zaatakował na jeden zamek, stolicę Normandii. No i atak ogólnie się nie powiódł. No król Wilhelm się wkurzył i na swojego syna kazał aresztować wraz ze świtą. No i krótkoudy tutaj na swoich krótkich udach, krótkich nogach oczywiście uciekł i schronili się tam u jednego ze swoich sojuszników z rodziny. No i on zaczął go tam tropić. To był taki poważny konflikt. No wiedział się też król, że matka... W sensie, że właśnie Wilhelm Zdobywca tropił swojego syna. Tak, swojego syna Wilhelm Zdobywca, tak. I chodzi o to, że no on uciekł, Robert. No ale tutaj król zaczął szperać, się nagle dowiedział, że w sumie jego żona kryją mu przesyła pieniądze synowi, no kochała syna i chciała mu pomóc. No i tutaj była regularna wojna ogólnie. Była bitwa nawet w 1079 pomiędzy właśnie synem a ojcem i syn, Robert, zabiłby nawet ojca, bo na bitwie stanęli ze sobą i ubił konia pod nim i koń go trochę tam przygniótł i zabiłby ojca, gdyby nie to, że usłyszał głos ojca. No i wtedy powiedział, nie no nie zabije ojca, zwłaszcza na bitwie. Zwłaszcza, że jak mówiliśmy o właśnie bratobójczych walkach, to jednak wciąż ojcobójstwo i było jednym z tych największych grzechów. Królowiec nie zabił, no i to potem był argumentem też do pojednania, no królowa matka zaczęła ich ze sobą godzić i rzeczywiście potem był ten pokój aż do śmierci matki w 83. Jak to zazwyczaj chłodna głowa kobiety trochę pogodziła zwaśnionych, gorącogłowych mężczyzn. Tak, no i ogólnie było w miarę w porządku aż do śmierci Wilhelma, ten znany wypadek na polowaniu, został strzałą utrafiony. No i chodzi o to, że trochę być może gdzieś tam się zapuścił jakiś polski myśliwy i pomylił go z dzikiem? No tak, mogło to być. No i chodzi o to, że mimo to włości Wilhelma Zdobywcy zostały podzielone pomiędzy dwóch najstarszych braci, czyli jak gdyby Robert otrzymał księstwo Normandii, ale Wilhelm koronę Anglii, ponieważ też był Wilhelm, tak? Ten drugi syn to też był Wilhelm, czyli Wilhelm II Ryży. No i potem były kolejne spory między Robertem a Wilhelmem. Tam się działo zdecydowanie. Tak naprawdę Robert z jednej strony miał trochę chęć na tą koronę, z drugiej strony nie miał tego chęci na koronę. Czasami jego zwolennicy mieli większą chęć, żeby on zdobył tą koronę. Bardzo często był po prostu popychany przez swoich popleczników, ponieważ on mógł o tą koronę się bić z racji właśnie swojej krwi, swojego pochodzenia. Tak. Dlaczego też mówię o tym konflikcie z bratem, który był wtedy królem, Wilhelmem II? Chodzi o to, że no kiedy już... Być może wciąż nie zapomniał mu tego dowcipu. Tak, ale później był pewien rodzaj sojuszu, bo chodzi o to, że jak już tych buntowników król pokonał, a jakby Robert tak za bardzo się tych buntowników mimo wszystko trochę się z nim identyfikował, trochę nie, no to potem jakiś tam rodzaj paktu mieli ze sobą. I chodzi o to, dlaczego to mówię, ponieważ Robert w 96 miał olbrzymie problemy finansowe, a chciał jechać na wyprawę na Ziemi Świętej. No i właśnie to był problem. Skarbiec był tak bardzo pusty, że pisano, że brakowało mu pieniędzy na ubrania. Że po prostu był pusty, straszliwie i zadłużony. No i cóż, no i po prostu poprosił brata o 10 000 marek pożyczki pod zastaw całego księstwa Normandii, tak? Więc chodzi o to, że jakoś w sposób się dogadał. Pewnie jego brat to w sumie się ucieszył, że on jedzie gdzieś tam. Tak, ja myślę, że dla brata te 10 000 to była tak mała cena za to, żeby pozbyć się potencjalnego pretendenta, kogoś, kogo właśnie na przykład przeciwni mu możnowładcy chcieliby podjudzać do... Tak, bo właśnie chodzi o to, że ci przeciwnicy króla tak naprawdę bardzo często próbowali podjudzać, żeby obalić Wilhelma II. Tak, i warto tutaj powiedzieć jedną rzecz tylko o pożyczkach, że lichwa była zakazana w świecie chrześcijańskim, tak. I czyli nie można było brać pożyczki na procent. To jest trochę inna sprawa, bo nie chrześcijanie mogli to robić, dlatego Żydzi jednak ich stosowali, ale chrześcijanowi nie mógł wziąć pożyczki na procent. Znaczy, że jeżeli te pieniądze zostałyby spłacone, oddane, to w tym momencie tak naprawdę wszystko było w porządku, bez jakichś dodatkowych kosztów. Tak, więc dlatego warto zauważyć, że ta pożyczka nie była z powodu tego, że na tym zyskam, tylko niech on jedzie tam do tej Jerozolimy, ja się go stąd pozbędę, umocnię sobie tutaj władzę, nawet jak on wróci, to już nie będzie problemu, nie będę miał z nim problemu. Tak, tak. Także dla niego to był złoty interes. Dokładnie. Ale dla obu, Robert też chciał już trochę pozbyć się tych wszystkich problemów, tak, Baśni tutaj o Anglię, tak? Bitwy o Anglię, można rzec. Tak. Można powiedzieć, tak podsumowując, że cała ta sytuacja w przeszłości Roberta była śmierdząca, a Ziemia Święta była dla niego powiewem świeżego powietrza. Tak, tak, dokładnie. Oczyszczeniem duszy i ciała. No cóż, jeszcze właśnie jak tutaj wspominałem o tym, że pojawił się mężczyzna, któremu po prostu żona kazała jechać na krucjatę, no to warto go wspomnieć, bo to jeden z dowódców ważnych. Oczywiście to jest Stefan Henryk z Blois, hrabia Blois, który właśnie pojął za żonę córkę wspomnianego już Wilhelma Zdobywcy, Adelę, personę znamienitą, którą miał 12 dzieci różnorodnych. No i właśnie to ta żona Adela, córka Wilhelma Zdobywca, charakterna, inteligentna bardzo kobieta, no powiedziała Stefanowi, że no masz jechać po prostu na wyprawę krzyżową, a ja tu przejmuję władzę na ten czas. No i on za bardzo nie miał podobno w domu co do gadania. Tak wrócił, kochanie, czas na wyprawę krzyżową. Tak, tak. No tak, dokładnie. Pisano właśnie w kronikach, że on po prostu zwykł czynić bez większego szemrania wszystko to, czego życzyła sobie jego żona, a ponadto przy większości dokumentów oficjalnych koło jego sygnatur, jego pieczęci pojawiały się też pieczęcie jego żony. Tak, i warto... Sygnowała, tak? I warto tutaj też powiedzieć coś takiego, że naturalnym było, że gdy mężczyzna wyruszał na jakąś wyprawę wojenną, to jego żona przejmowała tak naprawdę władzę w dworze. Czyli to było akurat normalne, jeżeli w przypadku, kiedy mąż wyjeżdżał. Tak, więc to nie było tak, że tak jak może się wydawać, że kobiety były w tamtych czasach takie potulne, zawsze siedziały, nie wiem, dziergały czy coś, tylko kobiety musiały mieć umiejętności polityczne, umiejętności zarządzania po to, że kiedy ich mąż wyruszał na wyprawę wojenną, tak naprawdę one przejmowały zarządzanie państwem, zarządzanie ziemiami. Tak, ale to też nawet było poza polityką, bo często też było tak, że w przypadku na przykład, gdy ktoś wyruszał na bitwę i tak dalej, to żona przejmowała jakąś schedę, warsztat, cokolwiek. Czyli chodzi o to, że naturalnym było, że gdy mężczyzny nie ma w domu, domem rządzi kobieta, warsztatem rządzi kobieta, przedsiębiorstwem rządzi kobieta. Tak w tamtych czasach było. To było jeszcze zanim były formowane gildie, więc jeżeli mieliśmy na przykład chłopa, to chłop wiedział, jak orać pole, jak zajmować się zwierzętami chownymi, ale jego żona również musiała to wiedzieć. Tak samo było na przykład z szewcem czy z kowalem. Zwykle takimi, można powiedzieć, adeptami tego rzemiosła były właśnie ich rodziny, nie tylko dzieci, ale też żony. Że na przykład bardzo często żony kowali potrafiły same coś wykuć i dzięki temu na przykład spełniać zamówienia na jakieś, powiedzmy, inne rzeczy, mniejsze rzeczy, kiedy mąż zajmował się czymś innym. Więc prawda jest taka, że kiedy myślimy o na przykład rodzinach, to były całe rodziny rzemieślnicze, całe rodziny, które zajmowały się tym samym fachem, dlatego że musiał być ktoś, kto byłby w stanie zastąpić głowę rodziny. Tak, i kobiety na przykład rzadziej zajmowały się tak bezpośrednio polityką czy rzemiosłem i tak dalej. Nie z tego powodu właśnie, że były dyskryminowane jako osoby, które są zdolne do tych zawodów, tylko dlatego też, że one miały zawód matek, zawód kobiet, które były w ciąży też często i to tak naprawdę utrudniało temu. No ogólnie tak, ale musiały, ciąży się... Tak, ale musiały mieć te umiejętności. Ale musiały mieć te umiejętności. Już nawet w tamtych czasach zwykli, prości ludzie wiedzieli lepiej niż dzisiaj większość wielkich korporacji, że musi być backup. Dokładnie. No i tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, że duża ilość ciąży negatywnie wpływa jednak na ciało, na umysł kobiety, no zwłaszcza takie duże ilości. Na przykład chociażby ta Adela, która miała 12 dzieci, to jest zaskakujące, jak ona była wprawna, inteligentna, zdolna. Ewidentnie ona odziedziczyła wiele po swoim ojcu. Po swoim, tak, ojcu zdobywcy. To, zresztą warto zauważyć jakby kolejne koligacje. Tutaj mówimy o mężu siostry Roberta. Tak, Roberta Krótkonogiego, który na swoich krótkich nogach potem podróżował. Więc jakby tutaj mówimy o kolejnej sytuacji, gdzie są te koligacje, gdzie jedna osoba wyrusza, inna wyrusza. Właśnie pytanie, czy na przykład Adela kazała wyruszyć Stefanowi dlatego, żeby poszedł z jej bratem. Na przykład to też było coś takiego, że... Tak, żeby mógł właśnie dokładnie to pomóc mu. Dokładnie. Tak, ale mogły też być na przykład powody religijne, że ty grzeszniku, ja cię tutaj znam, więc wyrusz tam, zbaw swoją duszę. Tak, a może nie chciała go widzieć po prostu. Nie wiadomo jak to... Albo może wszystko to naraz. Albo wszystko to naraz, tak. Natomiast z pewnością była kobietą o silnym charakterze, a tutaj wspomnę, że Stefan nawet dorobił się jednej córki nieślubnej, więc gdzieś tam jakiś skok w bok miał, być może właśnie dlatego, żeby trochę odpocząć od tego problemu w domu. Wydaje mi się, że to był standard wśród możnowładców jednak. No, ale nie wiem, czy standard przy Adeli. Może tak. Dlatego go w sumie wysłała. Może tak. Nie chcę ci widzieć na oczy. Tak, może... A miał 12 dzieci z nią. Tak, może wysłała go po to, żeby właśnie zdobyć przebaczenie u Chrystusa. No, że jakby, jak zdobędziesz przebaczenie w Ziemi Świętej, to wtedy ja ci wybaczę. Jak cię nawet Bóg wybaczy, to i ja ci wybaczę. Ale Bóg pierwszy. No dobrze. Czy jeszcze ktoś tam był taki ciekawy? Ponieważ ogólnie żaden możnowładca bezpośrednio nie udał się, ale byli tacy, którzy byli spowinowaceni. Widzimy tutaj Roberta II. No był jeszcze Hugon Magnus, brat króla Francji. Tak, Hugon de Vermandua. Był właśnie hrabią Vermandua i Valois. On w ogóle rzecz biorąc też jest osoba na wysokiej pozycji szlacheckiej. Bo brat króla. No właśnie. Filipa I.